Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj u pana Michała Konata. Pana Michała już zapewne wielu was zna z naszego konkursu Innowacyjny Farmer, gdzie pan Michał był jednym z laureatów owego konkursu. A dzisiaj jesteśmy na polu, tutaj na Opolszczyźnie, w pobliżu Otmuchowa, gdzie przeprowadzany jest siew kukurydzy. To już chyba ostatnie siewy, co? Już końcówka. Tak, już to jest końcówka. Na chwilę obecną kończymy w dniu jutrzejszym siewy kukurydzy w naszej gminie i w naszych gospodarstwach i u naszych klientów. No właśnie, ale co chcieliśmy pokazać? Na przykładzie nawet tego pola, tak jak tutaj te siewy są przeprowadzone, jak pan prowadzi te siewy, bo prowadzi pan swoje gospodarstwo, ale też świadczy usługi, tak? I te usługi, tak jak pan już wspomniał w rozmowie przed chwilą, z pozoru droższa jest ta usługa na hektar, ale finalnie wychodzi taniej. Wychodzi dużo taniej, tak, ponieważ właśnie dzisiaj nie jest istotna marka, którą siejemy, nie jest istotne GPS-y, które posiadamy, tylko tak naprawdę zgranie, skorelowanie tego w jedno kompleksowe rozwiązanie. My dzisiaj, siejąc kukurydzę w swoim gospodarstwie u naszych klientów, stosujemy pełną integrację związaną z prowadzeniem równoległym, z wymianą danych między operatorem, ciągnikiem a siewnikiem online oraz pełną dokumentację. Co nam to ułatwia? Co nam to daje? Tak naprawdę dzisiaj wchodząc na pole jesteśmy w stanie wdrożyć rozwiązania z gospodarstw wielkoobszarowych do naszych klientów, kilku, którzy uprawiają kilkanaście hektarów kukurydzy. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z zastosowaniem zmiennego nawożenia fosforowo-potasowego, zmiennego nawożenia azotowego, dodatkowo zmiennego wysiewu w zależności od jakości gleby. Jak to organizujemy? Organizujemy to poprzez uzyskanie informacji od rolnika, czy posiada próby glebowe. Jeżeli posiada takie próby glebowe, jesteśmy w stanie uwzględnić je przy precyzyjnym nawożeniu NPK. Czy posiada ewentualnie skanowanie gruntów. Jeżeli nie posiada skanowania gruntów, jesteśmy w stanie wspomóc go korzystając z zaprzyjaźnionej firmy, która jest w stanie przeprowadzić próby glebowe oraz skanowanie gruntów pod kątem zasobności, jakości gleby, co w perspektywie dłuższej przynosi realną wiedzę o posiadanych gruntach oraz daje spore oszczędności w przyszłości. Do tego NDVI, tak? Do tego stosujemy zdjęcia NDVI. Najprostszy schemat wygląda tak. Wjeżdżamy w pole, nie znamy pola naszego klienta, przyjeżdża traktor, na podstawie geolokalizacji, czyli traktora, jesteśmy w stanie szybko określić, oznaczyć granicę danego pola. Na podstawie tej granicy jesteśmy w ciągu 2-3 minut przygody, jesteśmy w stanie przygotować zdjęcia mapy potencjału plonowania. Opieramy się o dwa niezależne systemy. Jednym z nich jest 365 Farmnet. Dodatkowo korzystamy z dwóch systemów pomocniczych, żeby weryfikować, czy dane się powielają pod kątem mapy potencjału plonowania na podstawie zdjęć NDVI. Na tej podstawie zdjęć NDVI przygotowujemy strategię dla danego pola, czyli szykujemy strategię nawożenia azotowego, strategię obsady siewu. Jeżeli posiadamy próby glebowe, to też jesteśmy w stanie przygotować od razu mapę pod kątem jakby zasobności i zastosowania nawozów NPK. Taki proces przy biurku, przy organizacji tego zajmuje w zależności, tak naprawdę nie ma zależności areału, tylko tak naprawdę jest kwestia obrysowania pól, ustalenia jakby granic na podstawie zdjęć. To jest około 2-3 minut z przygotowaniem całej strategii i wszystkich map. To szybko, bo na to, co pan opowiada, to brzmi generalnie wszystko dość skomplikowanie. Ale tak, ale jest bardzo prostym i szybkim procesem. Po uzyskaniu takich map
wysyłamy online za pomocą JD-linków lub Task Doc Pro z firmy AGCO do maszyny informacje o mapie, zastosowania, tak naprawdę, czy to jest nawożenie. Zostaje zastosowane nawożenie, po czym pojawiamy się drugi raz już siewnikiem. Od razu operator ma też online wysłaną mapę do tej maszyny, mapę siewu, która jest też jakby ustalana, bo w zależności od odmiany, od siły kiełkowania, ustalamy po prostu odpowiednią obsadę i od chęci rolnika zastosowania danej liczby nawozów w strefach lepszych, gorszych albo w strefach, powiedzmy, w zależności od zasobności. Jesteśmy, to też to jest proces, który trwa 5-10 minut, ustalenie jakby wszystkich zasad, zapisanie, wysłanie do maszyny. I tak właśnie od razu zapytam, bo tak, wspomniał Pan JD-linki. Tak. I Dask Pro, tak, jeśli chodzi przykładowo tutaj o Massaya Fergusona, tak, z grupy AGCO, nie ma problemu tutaj z integracją? W tym momencie właśnie nie. Z tego, co nawet rozmawiałem z wieloma jakby usługodawcami, nawet kolegą, który też świadczy usługi i sieje buraki, chciałem posiać buraki ze zmienną obsadą i mówi, no dobra, okej, ale jak mi to wgrasz, jak przygotujesz odpowiedni format, jak przyniesiesz, to zrobimy. Ale pamiętaj, ja robię usługi, jest okienko krótkie, ja muszę zrobić hektary. Jak to zrobisz 5 minut, siejemy, jak nie zrobisz, siejemy, tak jak zawsze. I z reguły tak to się odbywa. U nas, z tego względu, że już mamy zintegrowane to wszystko, czyli mamy wrzucone to w jeden system, tak naprawdę nie ma problemu z pendrive'ami, zgrywaniem danych. Jeżeli ktoś jest w stanie sam przygotować mapę lub ma takie umiejętności, możliwości, daje nam mapę, my wysyłamy ją mailem, ja jednym kliknięciem wysyłam na maszynę i czy ona jest w ISO, XML czy w Shape'ie, z wykorzystaniem albo rozwiązania AGCO czy rozwiązania John Deere, jesteśmy w stanie bezpośrednio wysłać. Nie ma problemów z formatem, z katalogami, z pojemnością pendrive'a. To zlikwidowaliśmy i na przykład to, co obserwuję, tak jakby rynek mówi, wszyscy kupujemy siewniki nowe różnych marek, ale nikt i żaden z dostawców nie zastanawia się nad tym, jak do tego rolnika podejść, tak, żeby on kupił jedno rozwiązanie, żeby on miał jeden terminal, jeden system, żeby mógł po prostu zweryfikować swoją pracę. No właśnie, to się wydaje kłopotliwe. A dzisiaj, jeżeli budujemy strategię w swoim gospodarstwie, budujemy strategię założenia dla rolnictwa precyzyjnego, najważniejszą kwestią dzisiaj jest ta wymiana informacji i wymiana danych. I to jest klucz tego całego jakby projektu. Nieważne, czy to jest jedna firma, czy druga firma, ale ważne jest to, żebyśmy u siebie w gospodarstwie zbudowali jeden jednorodny system, który umożliwia nam tą wymianę online i który działa i współpracuje z tą maszyną w sposób łatwy i jakby bezpośredni. Ale z tego, co Pan mówi, czy nie muszą to być jednak maszyny jednej marki? Nie. Myśmy doprowadzili do sytuacji u siebie w gospodarstwie, że współpracuje to system rolnictwa precyzyjnego, współpracuje nam z firmą AGCO, czyli za pomocą Task Doc Pro jesteśmy w stanie online wysyłać, co później po prostu zaprezentuję, jak to wygląda, jak szybko wysyłane są te mapki, jak taki proces wygląda. I też jednocześnie jesteśmy w stanie do maszyn tak naprawdę innych marek za pośrednictwem JD-linków. My na chwilę obecną w gospodarstwie ściągników nie posiadamy żadnej maszyny marki John Deere. Jednak wykorzystujemy ich rozwiązania rolnictwa precyzyjnego w innych markach, w maszynach, w których nawet da ułatwienia, w których nawet nie jest potrzebne rolnictwo precyzyjne, też da ułatwienia pracy. Zainstalowaliśmy urządzenia geolokalizacji, czyli takie z 365 Farnet rozwiązania, które na przykład nam pozwalają monitorować pracę. Active boxy i Lacoste trackery, tylko po to nawet w tej ładowarce, którą tutaj mamy, mamy takiego Lacoste trackera, dzięki temu, nie wiem, operatorzy między sobą wiedzą w łatwy sposób na smartfonie, są w stanie sprawdzić, gdzie są, za ile dojadą i, że tak powiem, strasznie ułatwia nam to komunikację. No tak.
A dodatkowo, tak historycznie powiem Wam, nikt się nie zastanawiał, ile ładowarka w ciągu miesiąca robi kilometrów. Mhm. To niech Pan zdradzi, ile Pan robi. No w zeszłym miesiącu zrobiła 800 kilometrów. Ważne jest to, żeby po prostu każdy z nas umiał sobie dopasować tą technologię do swojego gospodarstwa, do swoich możliwości, a niejednokrotnie czasami taniej jest wziąć usługę i wykorzystać te firmy usługowe, które świadczą te kompleksowe rozwiązania od A do Z, czyli nie wiem, prowadzenie RTK, prowadzenie zmienne dawkowanie, dokładny, precyzyjny wysiew, bo de facto to nam przynosi oszczędności. No właśnie, wróćmy do tych usług, precyzji i do kasy. No bo to wszystko tak się naprawdę, na tym stoi. Historycznie kiedyś rozmawiałem, jak jeszcze pracowałem na etacie z moim prezesem, Francuzem, i ten prezes na takiej rozmowie mówi do mnie tak: wiesz co, Michał, w Polsce jest dobry biznes, bo marża jest jeszcze 20%. To była rozmowa 15 lat temu. Marża jest 15-20 lat temu, to była taka rozmowa, jak po studiach zaczynałem pracę. Mówi, marża jest 20%. U nas we Francji jest marża 3%. I dzisiaj mamy ten moment, kiedy chcieliśmy dążyć do zachodu i na chwilę obecną marża w rolnictwie drastycznie spada. I w tym momencie 3% to jest bardzo dużo. W przypadku rolnictwa, bo jest efekt skali, efekt wydajności. Na przykład na przykładzie siewu kukurydzy. Na chwilę obecną bez większego wysiłku i bez większego ryzyka przy zmiennym dawkowaniu, przy zmiennym siewie i przy stabilnych polach, nie takim jak tutaj, bo tutaj to mamy pełną mozaikę, specjalnie Państwa tutaj zaprosiłem, żeby pokazać, bo tutaj ewidentnie widać, że tutaj nie da się bez zmiennego siewu, zmiennego dawkowania optymalnie wykorzystać potencjału tego pola, albo no inaczej. Tak, dla nas, powiedzmy, z płaskopolski, no to tutaj jest po prostu no, szok. 25 hektarów i nie wiem ile pagórków. Naprawdę tu kilkanaście metrów, kilkadziesiąt może wzniesień. No jest niesamowicie. Mamy tutaj żwiry, piaski, iły, glinę, ale też mamy miejsca, gdzie ta ziemia ma naprawdę duży potencjał. No i w zeszłym roku jak popatrzyłem na to, jak to zasiać. I teraz to się odbywa, ten siew. I właśnie, powiedzmy, jest zmienna obsada nasion w tej chwili tak. Tutaj stosowana w tym zestawie? Tutaj na chwilę obecną siejemy zmienną obsadą nasion z przedziału od 65 tysięcy do 85 tysięcy nasion. Dodatkowo jeszcze stosujemy tutaj zmienną obsadę nawożenia. Zmienne nawożenie. Zmienne nawożenie każdego ze składników. Mhm. Dzięki temu na tym polu realnie obniżyliśmy koszty około 20-20 parę procent w stosunku do pierwotnego planu, czyli siewu w zeszłym roku. Wynika to ze zmniejszenia nawożenia, zmniejszenia obsady, ale nie kosztem plonu, tylko tak naprawdę racjonalnego dobrania odpowiedniej obsady do odpowiedniego miejsca na tym polu. Dodatkowo wykorzystaliśmy tutaj na tym polu skanowanie gruntów, czyli dokładnie znamy potencjał, jakość tej gleby i potencjał, jaki z tej gleby jesteśmy w stanie wyciągnąć. Czyli na przykład w którym miejscu, powiedzmy, dać więcej tych nasion, w którym tak. Mniej. W którym możemy otworzyć kopalnię żwiru, w którym możemy cegielnię, a w którym możemy, że tak powiem, wydobywać granit. Bo takie w tym momencie tutaj to pole jest, że od żółtego piasku po granit tutaj możemy po prostu wydobywać. Idąc dalej, nasze założenia. Nasze założenia są takie, że w przypadku naszego gospodarstwa średnio oszczędzamy na rolnictwie precyzyjnym 15% kosztów poniesionych na uprawę przez stosowne dobranie obsady, stosowne dobranie nawożenia i wykorzystanie tego, co już w tej glebie jest oraz potencjału tej gleby. Mhm. De facto niedawno rozmawiałem ze znajomym 2 lata temu i ja zacząłem mu mówić o tej koncepcji całego rolnictwa, jak ja to widzę, jak ja bym chciał to zbudować,
jaki jest kierunek, jakby tego, jaką mam wizję tego stworzenia, jakbym to chciał, żeby u mnie działało. I z tego względu, że ta osoba jakby była, jest mi bliska i też posiada dużo większe gospodarstwo, dużo większą firmę usługową ode mnie, ona do mnie mówi, wiesz co, bo ty stosujesz źle, robisz źle. Ja mówię, dlaczego? Bo ja kupuję dobre środki i z reguły obcinam 20% i mam 20% oszczędności od razu, a ty mi mówisz, że ty kurde 15%, tu mniej, tu więcej. Wiesz, ja nie będę zatrudniał informatyka, ja nie będę siedział, biegał z pendrive'ami, po co to w ogóle inwestować? Maszyny są drogie, nie ma sensu. Okej, to można tak podejść, ale mi się wydaje, że to jest złe podejście, bo de facto na tamtym żółtym piasku. No tak, niepotrzebne. Potencjał plonowania jest około. Potencjał planowania jest około 3-4 tony. Mhm. I te 80% jest no tak. Okej, ale. Powiedzmy jeszcze tak, krótko, jesteśmy na tym konkretnym polu, czyli tak, poszło zmienne dawkowanie mocznika, tak? Tak. Na początku, później. Zmienne nawożenie NPK pod kątem zasobności gleby. Mhm. I zmienna obsada nasion. A w siewniku jaki mamy nawóz? Polidat. Okay. Czyli tu jeszcze jest fosfor, tak? Tak. Zmiennie wysiewany w zależności od obsady, co jak traktor się zatrzyma, pokażemy, jak to wygląda, jak takie mapy akurat na tym polu no właśnie wyglądają. Panie Michale, jeszcze krótko taka rzecz, bo nawożenie, zmienne nawożenie, zmienne dawkowanie nasion, ta zmienna obsada, ale jeszcze Pan mówił o oszczędnościach związanych z samą techniką siewu. W tym siewniku, który akurat tutaj posiadamy. Czyli to jest Amazone? Amazone Precea 6000. Ośmiorzędowa. Mamy możliwość wykonania próby kręconej dla nawozu, dzięki czemu ten siew nawozu jest no, bardzo precyzyjny, bo de facto zauważyliśmy to, że no, każda co roku i każda grupa siejemy już od 2 tygodni usługowo. U każdego rolnika wykonywaliśmy próbę kręconą nawozu i niejednokrotnie gęstość dla na przykład polifoski potrafi się różnić w granicach 3 do 10%. Moim zdaniem jest to istotny element, bo de facto jeżeli zakładamy jakieś nawożenie, to nie możemy powiedzieć, nie, że to nam zostanie w glebie, nie, bo na przyszły rok, bo za rok o tym zapomniemy, że w zeszłym roku daliśmy więcej, a de facto jest erozja, jest tak naprawdę są finanse, które dzisiaj są bardzo istotnym elementem. Dodatkowo precyzyjne startowanie zadawanej ilości od momentu, kiedy rzędy się krzyżują, czyli żeby po prostu nie było na owrociach, na tych samych miejscach podwójnego nawożenia nawozu, w tym przypadku fosforowego, oraz nasion. Tak, czyli tutaj sterowanie sekcjami precyzyjne? Tak. Ważny, istotny element jest taki, bo każdy mówi, jak wchodzimy do naszych klientów i mówimy, że mamy możliwość zastosowania zmiennego dawkowania, zmiennego siewu, jaka jest ich decyzja. Na chwilę obecną ludzie tego nie znają, nie mają doświadczeń, boją się. Firmy handlowe nie chcą nawet namawiać do tego, bo każdy mu liczy się obrót i zysk, nie? Czyli de facto, jeżeli przyjeżdża do nas przedstawiciel, to po pierwsze nie jest przygotowany jeszcze, nie ma szkoleń w zakresie zmiennego dawkowania, zmiennego siewu. Dodatkowo te korporacje, organizacje, firmy nie mają interesu, żeby rolników zachęcać do optymalizacji kosztów, bo liczy się na końcu sprzedaż i wynik finansowy danej firmy, która z nami handluje. Bo to de facto jakby oznacza mniejsze zużycie, tak, środków, tak, mniejsze zakupy. Samo porównanie konwencjonalnego siewu do siewu tą maszyną, czyli po prostu z największą starannością startujemy z punkcie zero, kończymy w punkcie zero, czyli mamy jedną belkę siewną nawozową i jedną belkę siewną nasienną, czyli tak naprawdę w tym momencie nie ma rozłączania sekcji na owrociach, na klinach, na tym mamy różnicę w siewie 6%.
Czyli tak naprawdę... Z tego, że tu jest precyzyjne sterowanie, bo każda sekcja siewna jest elektrycznie sterowana. Czyli jeżeli ważna rzecz jest taka, jeżeli korzystamy z usług, bierzemy te usługi i ktoś mówi nam, ok, ja mam nowy siewnik, to spytajmy się jego tak, jak ma sterowany ten siewnik? Czy ma mechanicznie, czy ma elektrycznie? Jeżeli ma elektrycznie, to mamy gwarancję, że zadana ilość nasion zostanie wprowadzona do gleby. Jeżeli ma mechanicznie, różnie to wygląda. Wiadomo, łańcuchy się wyciągają, tarcze się zużywają, opona się zdziera, docisk w różnych warunkach pracuje. Na glebie piaszczystej koło ma większy poślizg, na twardszym podłożu ma mniejszy poślizg. Opona się też zdziera, wynika to jakby z różnych kalibracji. Ok, wiemy, że ma elektryczny. Jeżeli ma elektryczny, jesteśmy już w dobrym kierunku. Teraz się pytamy, czy jego system jest zintegrowany z prowadzeniem równoległym, czyli czy ma możliwość dokładnego siania na przykład sygnałem RTK, żeby dokładnie mieć rozstaw międzyrzędzi. Ponieważ nasze doświadczenia, też prowadziliśmy usługi już od 2011 roku, mamy sami różne swoje doświadczenia. Wiemy, że czasami te węże zjeżdżały, czasami się rozjeżdżały. Dopiero po wdrożeniu jakby GPS-u zaczęliśmy to wyrównywać i widzieć jakby te różnice, nie? Czyli czy ten klient posiada, ta firma usługowa czy ten siewnik posiada prowadzenie równoległe z jakim sygnałem. I trzecia najważniejsza rzecz, czy mam licencję na sterowanie sekcjami, czyli czy może sekcję nawozową rozłączać w odpowiednim miejscu i załączać oraz dany wózek siewny, czy może go załączać i wyłączać w odpowiednim miejscu za pomocą sygnału GPS. Teraz sobie to szybko policzmy. 120 kg polidapu po 4000, niech będzie to 500 zł, to co wrzucamy do rozsiewacza w formie nawozu. Dodatkowo liczmy sobie nasiona na hektar 1000 zł, 1500 zł, 10%, to bez żadnej mapy aplikacji, bez żadnego zmiennego dawkowania, dzisiaj wybierając siewnik z RTK, z napędem elektrycznym, z wyłączanymi poprawnie sekcjami, zyskujemy na wejściu 10% wynikającym ze zużycia tego, co do tego siewnika wsypujemy. Dodatkowo zyskujemy 200 kg, w zależności od większej działce mniej, na mniejszych działkach więcej, ale w naszym przypadku oszacowaliśmy to na 200 kg, czyli to, co jest przesiane, wynikające z przesiania samych owroci, ponieważ niejednokrotnie ten, kto kosi, to niejednokrotnie zauważył, że jeżeli kukurydza jest źle posiana, zrządki się schodzą, są przesiane, to po pierwsze nie ma tam kolby, po drugie spora liczba kolb, kombajn to klasycznie gubi. Zyskujemy 200 kg kukurydzy, liczmy ją przy dzisiejszych nawet cenach, nie wiadomo jak to liczyć, ale... To 200 kg tej, która zostaje. Zostaje na owrociach. Dodatkowo dokładność siewu i pojedynkowanie nasion. Czyli jakby inaczej, klasyczny siewnik dowolnej marki, który ma integrację, silnapędy elektryczne, dobrze pojedynkuje ziarno, włącza, wyłącza w odpowiednim miejscu sekcję, daje nam to 15%. Przy dzisiejszych cenach to mamy 10%. Przy 1500 zł wsypanym to mamy w tym momencie siew za darmo, ponieważ siejemy za paliwo. Dodatkową wartością dodaną będą 200 kg na owrotnikach kukurydzy więcej, do 200 kg. I teraz tak, jeżeli... To już sprawdzone takie tak, doświadczenia? W naszych jakby doświadczeniach wykazało to. Teraz idąc dalej, to co mówi literatura, prasa, z jedną z firm, z którymi rozmawiałem na temat zakupu siewnika, przyniosła jakby ta firma nam dane potwierdzone w badaniach naukowych, że dobre pojedynkowanie nasion i równa obsada nasion w przypadku, porównując dwie wiodące marki, jedną markę w oparciu o napęd mechaniczny, w oparty o łańcuszkach, o siew, w stosunku do wiodącej drugiej firmy, która jest przeznaczona do szybkiego siewu, dokładnego, z dokładnym rozmieszczeniem ziaren.
W badaniach naukowych powiedziano, porównując te dwa siewniki, określono, że jest tona więcej, nie? Przyjmijmy, że jeżeli jest dobry już siewnik, czyli załóżmy, że jest z tych wiodących marek, i to pojedynkowanie ma dobrze, załóżmy, że to nie jest tona, że to jest 400 kilo. Załóżmy, naukowcy się pomylili, marketing pokazał najlepszy przypadek, mamy 400 kilo. To już jest dodatkowy pieniądz. W naszym przypadku i przy naszym jakby założeniu i usługi, my chcemy realizować tę usługę za paliwo. To znaczy tyle, że my chcemy świadczyć usługi kompleksowo. Nas interesują, my idziemy do rolników, naszymi klientami nie są duże kombinaty, duże firmy. Naszymi klientami są normalni rolnicy, których nie stać na tego typu rozwiązania, na tego typu technologie, ale my chcemy im świadczyć usługi kompleksowo, czyli w tej kompleksowej usłudze realizujemy tak naprawdę tym naszym klientom, też zapewniamy zbiór z odbiorem, dzięki czemu wiemy, że nasze kombajny, które mają duże bębny, są odpowiednio ustawione, po pierwsze przystawką, przez to, że jest dokładnie posiana ta kukurydza, przystawka nie zgubi, bębeny nie skruszy ziaren kukurydzy. Na chwilę obecną nigdzie nie pojawia się kwestia podejmowana przez czasopisma, przez prasę, przez wykonawców usług, kwestii tak naprawdę strat wynikających z koszenia. Przy małej średnicy bębna, nie przy niewymienianych na bieżąco klepiskach, cepach, możemy tak naprawdę w łatwy sposób tą kukurydzę śrutować. Tak naprawdę my w kompleksowej usłudze, którą świadczymy, damy rolnikowi oszczędność 20% kosztów, to jest około 500 zł. Wzrost plonu. 500 zł na czym? Na kosztach stałych, czyli nawozach i nasionach. Mhm. Dodatkowo dajemy rolnikowi możliwość pełnej dokumentacji zastosowania. Dodatkowo dajemy mapę potencjału plonowania. Na sam koniec po zbiorze dostarczamy mapę plonu, czyli tak naprawdę to, co zaużyliśmy, jesteśmy w stanie, czy ten gospodarz, który skorzysta z naszych usług, jest w stanie stwierdzić na podstawie mapy plonu, którą u nas dostanie z kombajnem, ponieważ nasze kombajny są wyposażone w mapowanie plonu. Ile te usługi kosztują? Tak naprawdę na chwilę obecną kompleksowa obsługa od siewu po zbiór to jest koszt około 1200 zł, z czego proszę popatrzeć na to, że oszczędność wynikająca z nasion wynosi 500 i nawozu wynosi 500 zł. Między 400 a 600 kilo nasion to jest kukurydzy, to jest w granicach, tutaj nie wiemy jaką cenę przyjąć, czy tą ze stycznia, czy tą aktualną, ale szacujmy, że to jest około 400-500 zł. Czyli na chwilę obecną w najbardziej optymistycznym wariancie i przy pełnym jakby pełnej agrotechnice rolnik płaci nam za tą usługę 200 zł z własnych jakby pieniędzy, a w najgorszym wariacie nam płaci 600 zł. Czyli tak jak pan wspomniał, za paliwo, tak? Tak. Czyli tak naprawdę my wykonujemy, czyli bacząc na te wartości wszystkie dodane, które są istotne i które pozwalają jakby zamknąć ten cały łańcuch, dają nam po prostu siew i zbiór w najgorszym wypadku za 600 zł, a w najlepszym wypadku za 200 zł dla klienta końcowego, uwzględniając wszystkie jakby wartości dodane, które on dzięki temu osiągnął. Nasze podejście jest jakby takie, że myśmy długo pracowali nad tym, żeby po prostu maksymalnie to wszystko zintegrować. Cały czas jakby nad tym pracujemy, cały czas to poprawiamy, rozwijamy, zgłaszamy do naszych dostawców uwagi, korygujemy pewne urządzenia, które jakby nam nie pokazują pewnej pełnej informacji, po to, żeby po prostu posiadać tą informację, bo tak naprawdę dzisiaj najważniejsza jest dla nas informacja. Bo jakbyśmy mieli tą informację, mielibyśmy informację w
listopadzie, że kukurydza teraz będzie po 900 zł czy po 800, słucha, to pewnie byśmy ją sprzedali, bo byśmy mieli tą informację. Tak samo trzeba podejść w zakresie plonu, pola, gruntu i musimy zacząć od tej ziemi i od tego, co w niej jest, później od tego, co jej dajemy, po to, żeby osiągnąć ten wynik ekonomiczny i ten dokładny. Nie, nie zapomnijmy o tym, że dzisiaj na rynku jest rynek i rolnictwo się zmienia. Wymaga od nas dokładności, precyzji, a marże spadają. Już nie będzie nas stać na przy obecnych cenach i kosztach w gospodarstwie na błędy. Jednokrotnie też na inwestycje. Dlatego na przykład naszym założeniem jest takim. My chcemy dać rolnikowi, naszemu klientowi, dać w swoich gospodarstwach wszystko, co nam daje technika, technologia, po to, żeby zoptymalizować te koszty produkcji, a jednocześnie, żeby w miarę szybko zamortyzować sprzęt. Dzisiaj siewnik to nie jest na całe życie, jak było to 30, 40, 50 lat temu. Dzisiaj siewnik to jest maszyna, która ma się zamortyzować w naszym gospodarstwie 5-10 lat, bo prawdopodobnie za kilka lat te technologie siewu się zmienią. No tak. Panie Hale, dobrze. Myślę, że na ten moment mamy chyba te wszystkie informacje, które chcieliśmy. Co? Resztę uzupełnimy. Jeszcze być może tak przy komputerze gdzieś pokażemy co i jak to wygląda ze strony tej odbiórka. No i może przyjrzymy się jeszcze sprzętowi. Okej, okay. To ja za chwilę zapraszam do ciągnika. I te kolory na mapie to są tak jak właśnie wysiane, tak? Te dawki? Tak, 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 tak. To jest ten kolor i w tym miejscu inaczej się je, w tym inaczej. Aha, i tak samo te kliny były pokazane jak wyłącza, tak? No to będzie widać jak będziemy jechać. Tu sobie od siewu, bo tego pilnuję. O, tu widać jak wyłączało, nie? Jak jechałem do kliny. Mhm. No dobrze. No co, jedziemy, zobaczy pan jak to wygląda. Oczywiście. Powiem tylko, że trochę strach po tych górach. Ale pan mówił, że już najgorsze przejechał, tak? Tak, dlatego sobie daję ręczne biegi, bo automat mi czasami świruje i wolę jeździć na tym. Po górkach na ręcznych biegach. No to jest skrzynia... Dyna 7. Dyna 7, okej. Okay. To nie jest CVT. I on jak zmienia zakres, to potrafi stanąć. Mm-hmm. Dlatego wolę na takim czymś jechać sobie manualnie. Widzę, że totalnie autoprowadzenie, tak? Jest włączone. Ale uwrocze jechałem sobie ten, ale mogę też, ale to jest dużo zabawy. Nie chcę. Tutaj widać teraz ile wysiewa. Tutaj nawóz. I widać jak będziemy przejeżdżać z tego koloru na tamten, to się po prostu zmieni. Tu skuteczność wysiewu, czy jest idealnie. I to są monitory, jeden to jest AKKO, tak? Tak, tak, ten jest oryginalny od ciągnika. Tak. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale jest podjazd, jest nie wiem ile stopniowy. Nie wiem, nie pokażę jej stopni, ale jest. Może z 15 albo więcej. A tutaj jeszcze mamy jakąś wysepkę z kamieniami. Czy ciągnik mają zaznaczoną? Nie. Nie, zaznaczona. Pierwszy rok mamy to pole, także. No. Mam na przykład 8400, 105 kg nawozu, bo już inny kolor. No. Teraz wjedziemy w tą, zmieni na 800. Nie? Czy to już jakby pana nie interesuje, jak to się zmienia, to się zmienia samo? Ja tylko pilnuję, czy jest ok. I tutaj zadanie tak przychodzi do zrealizowania na ten monitor, tak? Tak, tak. On wysyła z komputera z domu. Wjeżdżam w pole, wyświetla mi się, wchodzę tutaj w pliki. Tu mam listę zadań. I sobie wybieram pola. I to mi wszystko działa. Z pola przenieśliśmy się powiedzmy do biura, a konkretnie do restauracji, gdzie sobie siedliśmy chwilę przy laptopie i co, mamy tutaj dane, czyli pełna inwigilacja. Mamy akurat tutaj pole, które... Na którym byliśmy przed chwilą.
które obsiewamy, widzimy od razu online, ile jest zasianych, widzimy w jakich granicach i gdzie, co jak wygląda. Wracając do naszego tematu, gdzie miałem pokazać, jak szybko przygotowujemy mapę, nie? To no pokażę tylko na podstawie pola, które już jest, albo zdefiniujemy sobie nowe pole. Po prostu klikamy sobie pole. Jedynym naszym ograniczeniem to jest moc internetu. No tak, może jesteśmy w takim miejscu, że tam... O, dajemy, jest. Dodaj pole. Test na partner. I na chwilę obecną hipotetycznie mamy online podgląd maszyn, które widzieliśmy wcześniej. Na wcześniejszym jakby obrazie widzieliśmy, gdzie te maszyny jadą. De facto wygląda to tak, że zaznaczamy sobie pole, które na przykład chcemy lub siejemy. Tak. Zapisujemy. I wchodzimy tak, jeżeli robimy proces do... Tu w jakiej jesteśmy? Aha, tu jesteśmy w 365 Farnet. Tak. Pojawiło nam się pole, które przed chwilą zaznaczyliśmy. Tak. Robimy mapę potencjału plonowania. Zakładamy... Tutaj zawsze zbieramy informacje wcześniej, co było siane. Zakładamy, że po prostu było tam jakieś zboże w ostatnich 3 latach. Mhm. I robimy, nazywamy to sobie test farmer. Okay, robimy tej... start. Aktualnie przygotowuje się mapa na podstawie zdjęcia NDVI z 3 ostatnich lat. Mapa potencjału plonowania. I widzimy po prostu, jaka jest tutaj zmienność tego pola, nie? Czyli widzimy, że gdzieś tutaj są jakieś problemy, pewnie podmoczyska. Widzimy tutaj jakby, że mapa pokazuje nam potencjał od 107 do 88. Czyli mamy różnicę versus w granicach 20% w rozbieżności. Robimy sobie, zapisujemy tą mapę. Robimy sobie, czyli w tym przypadku robimy mapa potencjału z test. Wybieramy, że robimy siew. Wybieramy na przykład odmianę. W tym przypadku jakby opieramy się na tym, co akurat my dzisiaj siejemy. Obsadę. Zakładamy, że według tej odmiany, która tam będzie siana, to jest producent, czyli firma nasienna określiła, że maksymalnie to jest w najlepszych przypadkach ma być obsada 85 tysięcy. W najgorszych przypadkach ma to być na tym podpolu w granicach tolerancja ma wynosić gdzieś w granicach do 75 tysięcy, więc zakładamy sobie 83 tysiące plus minus 3 tysiące. Robimy oblicz, mamy mapę potencjału, żeby uniknąć jakichś ryzyk wynikających z zakrzewień za ten, dajemy do stosu jeszcze mapę. Zakładamy, że 10 metrów mogą tu być jakieś przekłamania wynikające z działek sąsiednich. Dajemy zastosuj, mamy mapę wyrównaną, widzimy, że tutaj rekomenduje nam 80, w różnych miejscach jakby od 86 do 80 tysięcy. I w tym momencie do przypadku do Maseja odbywa się to na tej zasadzie, robimy eksport do ISO XML. Tak.
Te wszystkie korzystają z ISO XML, czy jest to Massey, czy jest John Deere? Akurat zaraz pokażę Państwu, jak korzystamy z Masseya, a jak korzystamy z John Deere'a. Mm-hmm. Przechodzimy sobie do zakładki, ja tu kliknę szybciej, żeby tak jak fizycznie my to robimy, do zakładki zadania, do dokumentacji. Zaplanowane. Akurat mamy różne zadania, bo jeszcze różne rzeczy są w trakcie, różne są dostosowywane. Siew, test farmer. Klikamy w zadanie. Określamy maszynę, że to jest akurat Massey Ferguson. Siewnik. Siewnikiem nazwany. I że Leszek to sieje. To jest areał, już od razu wiemy, że to jest areał 2,60. Wiemy, że średnio wyszło nam około 4000, czyli dobre pole w miarę, bo około obsada około 84 tysiące nasion. W sumie potrzebujemy 219 tysięcy, to 4,5 jednostki po 50 tysięcy. Robimy guzik wyślij. I w tym momencie na terminalu Masseya pojawiło się, że otrzymałeś nowe zadanie. Jak Leszek wjedzie na to pole, to automatycznie mu się to zadanie pojawi na ekranie wraz z całą mapą do siewu. Analogicznie robimy mapę nawożenia, żeby od razu miał dwie mapy i sobie podłożył od razu do mapy do zmiennego nawożenia. Lub jak mamy inne mapy jeszcze wynikające z próby glebowej, nie wiem, klient sobie określa, że ma zrobione badania gleby i chce jakieś tam inne nawożenie lub mamy różnorodność, to jeszcze jesteśmy w stanie to jakby zmienić, nie? A w tym samym czasie, jeżeli jest to nawożenie, tak, bo to jest też jakby element naszego kompleksowego rozwiązania, widzimy tutaj, że jakby ta różnorodność tego pola nie jest aż tak znacząca. To możemy sobie przeliczyć, że to będzie w granicach 10%, czyli w przypadku teraz nawożenia. Tak. Odbywa się to u nas w ten sposób, że mamy nawożenie. Polidab, tak? Polidab analogicznie, ja pokażę, jak zrobimy nawożenie azotowe i zrobimy, wysyłamy do John Deere'a. W John Deere w Operation Center wchodzimy w plik. Niestety nie ma jednolitej, najlepszej platformy do wszystkiego w rolnictwie i trzeba się opierać na dwóch, trzech rozwiązaniach, ale w odpowiedni sposób z nich jakby umieć korzystać i wiedzieć, co jest potrzebne do czego to akurat. Czyli na przykład tam był plik XML, tak, wysyłany. To tutaj jest inaczej? Tam był XML, a tu jest wysyłany SHP. Mhm. I to działa na tej zasadzie załaduj plik. Wszystko to fajnie wyglądało. Byliśmy na polu, zobaczyliśmy, jak to wygląda, powiedzmy, za biurkiem. Jak rzeczywiście proces, który tu Pan opowiadał, jest długi i wydaje się skomplikowany, no ale tutaj już samo tworzenie tych map, przesyłanie, to jest no, chwila. Widzimy online, co się dzieje i widzimy, że już jest pora obiadowa, ale myślę, że w ciągu powiedzmy 3-4 godzin to pole zostanie zakończone. Widzimy, jak wyglądają granice pola, a jak, tak, jak na bieżąco postępy. Jak to wygląda w rzeczywistości. I co jest clue? Nie liczy się kolor maszyny, nie liczy się dostawca. Nie liczy się budżet, jaki chcemy wydać. Ważne jest to, żebyśmy nasze inwestycje planowali długofalowo, myśleli i szukali kompleksowych rozwiązań, które dadzą nam możliwość pełnego zarządzania i pójścia dalej. Czyli nawet jeżeli nie mamy w ciągniku ISOBUSa, jesteśmy go w stanie dodać. Jeżeli chcemy, mamy różne marki, do różnych marek możemy dodać te urządzenia, które pozwalają nam komunikować się online z terminalami. Pozwala na to firma Amazon, Waderstadt,
John Deere. Tak. Wszystkie inne firmy, które posiadają Isobusa, pozwalają nam na komunikację niezależnie od marki ciągnika online z maszyną. I to jest najważniejsze, bo ta informacja, którą posiadamy w czasie całej produkcji i kilku lat, pozwoli nam podejmować słuszne i sprawdzone decyzje, bo jednak kalendarz, zeszyt nie jest idealnym rozwiązaniem do tego typu działań. No i zobaczymy, miejmy nadzieję, mamy to konkretne pole, tak, przykłady, to co dzisiaj podaliśmy, miejmy nadzieję, że uda nam się je jakoś prześledzić i jesienią wyciągnąć wnioski z plonów. Myślę, że na jesień spotkamy się ponownie i potwierdzimy sobie to na mapach plonu, na przyczepach. Tak jest. Że to, co zaplanowaliśmy, wykonaliśmy efekt. I że było to w miarę optymalne w całym okresie wegetacyjnym. Bardzo dziękuję za to interesujące spotkanie i te doświadczenia. Dziękuję.